budynek składa się zasadniczo z dwóch części. Pierwsza część, dwóch części, 12 pomieszczeń. Pierwsza część jest to zaplecze sportowe, a więc szatnie dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów, sala konferencyjna oraz druga część, część już typowo biurowa, przeznaczona dla chełmskich klubów sportowych. Ten budynek powstał od zera, od podstaw. Kiedyś na miejscu znajdował się oczywiście bardzo stary konstrukcje. Ten budynek spełnia już standardy, które są potrzebne chociażby do tego, aby chełmska drużyna, która awansowała do trzeciej ligi, mogła tutaj na stadionie, korzystając z tego zaplecza, rozgrywać zawody sportowe, rozgrywać mecze. Wcześniej mieliśmy straszną robotę do niego. Jeden bryszyc był chłopak, bo jest dobra, na mecz musieliśmy się cisnąć. A teraz jest oczywiście mógł spojrzeć, to jest oczywiście odrealnie. Nie ukrywam, że mamy powód do dumnej satysfakcji, bo według opinii gości, którzy przyjeżdżali, już mogli korzystać z tego obiektu, mówię o drużynach piłkarskich, to zazdroszczą nam tego obiektu, mówiąc, że jest to obiekt na miarę nawet pierwszoligowy, a niektóre kluby nawet ekstraklasy nie mają takich warunków, jeżeli chodzi o zaplecze sportowo-szatniowe. Decyzja została podjęta w ubiegłym roku o budowie tego obiektu, na który czekało całe środowisko sportowe Chełma, zarówno piłkarskie, ale również lekkoatletyczne i inne kluby. Bo w poprzednich warunkach, jak Państwo dobrze pamiętacie, no, nie był to powód do dumy.